Spotkałyś dzisiaj panie w jakim celu? Już nie pierwszy raz spotkaliśmy się dzisiaj, żeby robić wielkanocne stroiki, palmy wielkanocne i chcemy to na rzecz naszej Lenki, żeby wspomóc Lenkę i jej rodzinę. Pomysł wyszedł chyba od pani Justyny. Tak. Zajechałam się do pani Danusi, naszej przewodniczącej. Powiedziałam, że jako koło gospodyń działające na tym terenie powinniśmy wspomóc dziewczynkę z naszej miejscowości. Jako koło, jako panie mamy mnóstwo pomysłów, mamy możliwości i że powinniśmy coś zorganizować. I pani Danusia to bardzo pozytywnie przyjęła i szybko zorganizowała pozostałe kobiety. I to już panie z naszego koła wymyśliły taki pomysł tych takich prac wielkanocnych, które przeznaczymy na rzecz właśnie Leny, na jej leczenie i rehabilitację. No właśnie, pani Danusiu, co widzimy w tle, co tam panie robią? W tej chwili robimy kwiatki, krokusy, narcyzę, takie, żeby było to do stroików. A te stroiki później? Będziemy robić, dekorować i będziemy sprzedawać w naszych sklepach, w Komarni i w Kolonii Komarno. Będziemy prosić nasze sklepowe kierowniczki, żeby pozwolili nam. Chcielibyśmy bardzo jeszcze przed kościołem, może żeby społeczeństwo w Komarnie, w Solinkach, w Wólce Polynowskiej. Z tego co pamiętam, chyba w Komarni Kolonia ta pomoc dla innych jest dość znaczna i to nie pierwsza chyba tego typu akcja. O nie, nie pierwsza akcja, bo nawet i jak tutaj akurat nad mojej kolonii sąsiedzi się spalili, to też chodzili i radni i sołtysi, zbierali pieniądze, żeby wspomóc tą rodzinę. I tak samo i my chcemy wspomóc tą rodzinę. Pani Justyna Napływowa, ale już kilka lat w Komarni Kolonia. Jak ocenia właśnie mieszkanki, mieszkańców i ten zryw społeczności? Tutaj kobiety są bardzo właśnie chętne do pomocy właśnie naszym mieszkańcom z naszej miejscowości. I jak widać bardzo chętnie coś robią, są bardzo zdolne i przy tym możemy się spotkać i spędzić fajnie czas, a przy okazji możemy wspomóc właśnie tutaj dziewczynkę z naszej miejscowości. Lenka choruje na rozszczep kręgosłupa wraz z przepukliną oponowo-rdzeniową z współistniejącym wodogłowiem, w związku z czym ta jej choroba również ma przy tym inne schorzenia, jak na przykład niedowład kończyn dolnych, pęcherz neuroganny i jej leczenie wymaga bardzo dużo kosztu finansowego. Jeździmy do różnych lekarzy, specjalistów, między innymi do ortopedy, do neurologa, do urologa. Jest ich multum. Słuchajcie, czy dla was było to zaskoczenie, to co się stało, ten telefon od pani Danuty i to co dzisiaj widzicie i to zaangażowanie mieszkańców? Może tak. Przemka zapytam. Dobrze. Znaczy się to pani Danuta dzwoniła do małżonki i zaskoczyła tym, że taka inicjatywa wyszła w ogóle z sąsiadów i mieszkańców Komarna, Kolonii, w ogóle naszych czterech wiosek, bo jeszcze są Wólka Polinowska i Solinki, bo to jest koło gospodyń wiejskich jako cztery wioski, tak jakby można powiedzieć. No i bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że ludzie po prostu chcą pokazać, że kochają Lenkę naszą i mają serce. Tak? Lenka. No właśnie, czy to nie jest przykład tego, że w ilości można więcej, że rzeczywiście to serce w tych ludziach jest, w nas, w Podlasiakach, w mieszkańcach Komarna? Tak, dokładnie. Dokładnie tydzień temu, w niedzielę, odbył się w Leśnej Podlaski turniej halowy piłki nożnej. Tak, pod tytułem Gramy od Lalenki. Było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo zespołów, więc byliśmy przeogromnie zaskoczeni. Tak samo jak tutaj pani Danusia, jak do nas zadzwoniła.
i wyszła z taką inicjatywą, żeby właśnie zrobić te palenki, jajeczka na Wielkanoc i sprzedawać i cały koszt przelać na leczenie i rehabilitację Lenki. Byliśmy w totalnym szoku, to także bardzo miłe zaskoczenie. No ale przez was i pani Justyna Wyrzyszkowska nie może spać. A to już nie nasza wina. To już nie nasza wina. Czego wam życzyć? Czego życzyć Lence? Przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Pieniądze dzisiaj są, jutro nie ma. Ale zdrowia, no to się nie wróci. Choćby się nie wiadomo jak człowiek starał. Akurat przy tych wadach wrodzonych, że dzięki Bogu, że jest jak jest, bo mogło się skończyć o wiele, wiele gorzej. My Leni już dziękujemy, a szybko się uspokaja, słuchajcie. To chyba wpływ taty. Bo to spokojne dziecko tak, jest. Tak, życzymy wam dużo, dużo zdrowia, Lence dużo zdrowia, może już zmęczona jest. Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za całą akcję. Dziękujemy bardzo.